Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Cóż, widzimy się w grze Elden Ring. I jak widzicie, dzisiaj powróciliśmy do naszego wojaka. No więc tak, słowem wstępu u niego nie zmieniło się za dużo. Poza tym, że przyjrzałem się paru sprawom i zauważyłem kilka takich istotnych kwestii. Kwestia numer jeden. Mamy konwalię 1 i 3, nie mamy dwójki. Tak samo mamy 5, 6 i 8, ale nie mamy 7. Więc trzeba będzie odnaleźć, żeby nam naszego, którego ostatnio odkryliśmy, móc powzmacniać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Wzmocniłem sobie też kolejną pieczęć. Jest to pieczęć bestii, która jest teoretycznie lepsza, w praktyce gorsza. Zależy od tego, co rzucamy, bo ogólnie mówiąc, wzmocnienia na broń składają się tylko dwie. Więc niestety ta będzie lepsza niż ta, bo to jest trochę od siły. Ale tak. Tak czy inaczej mam, no. I coś w sumie więcej się działo, nie kojarzę. Więc tak, ruszamy w takim wypadku z tym, co miałem zaplanowane, czyli nie wiem z czym. Jak zwykle profesjonalizm 100%. I skoro nie mam pojęcia, czym chciałbym się zająć, to... To było to? Chyba to, a może nie to. Anyway, nie, to nie to. Czyli to było tutaj. Ostatnio robiliśmy pielgrzymkę po kometę naszym magiem, więc teraz stwierdziłem, że... Czemu w sumie stwierdziłem teraz, tak, dosłownie w tym momencie. I ten żartuję, dosłownie teraz tak wpadłem do takiego pomysła, że skoro potrzebujemy konwali, czy kornwali, nie pamiętam, nie żeby to miało jakieś znaczenie. Czy to jest to miejsce, o którym myślę? Tak, to jest to miejsce, o którym myślę. A właśnie nie posiadamy ich na razie? To może dobrym pomysłem byłoby dosłownie pojechać kawałek dalej. Tutaj, do tego, jak to się nazywało. A! Jest jakieś jeszcze inniejsze miejsce niż ostatnio. Jak to jest, że się zawsze gubię gdzieś? Odkrywając przy tym coś ciekawego. Jak? Proszę mi proszę wytłumaczyć, bo ja tego naprawdę nie rozumiem. Co takiego ja robię, że to tak wychodzi zawsze? No i tak, co jeszcze chciałem dodać tak na szybko. A dowiedziałem się o dwóch rzeczach, które musimy też w dodatku zdobyć jak najprędzej. Jednak nie mam pojęcia, gdzie są, więc zanim pójdę poszukiwać, właśnie chciałem się zająć też jakimiś pierdołami tutaj. I wygląda to, że jest bardziej skomplikowany niż myślałem. Zarzućmy żywotność bestii, bo nie chce mi się ładować kolejnej butelki. Jedno wielkie leczenie. Zatem będę wyjść jeszcze wyżej. O! Nie, bo to miejsce, gdzie chciałem, to chyba jest tu. A jakoś inaczej skręciłem. Tak, definitywnie inaczej skręciłem. Zanim tam jednak pójdziemy, to zobaczmy, co tutaj jest. No, warto wiedzieć, jak się wiedzieć, grabieżce, to jest jakaś specyficzna brońka. Czy co, bo w sumie nie mam pojęcia, chyba pierwszy raz ją widzę. Jest to miecz z kategorii po prostu zakrzywionych mieczy. Pawiący. Okej. Okay. Nie, coś, czego bym chciał używać. A, przynajmniej nie tym razem. Ale ciekawe, ciekawe. Tak, czy coś więcej w sumie mogę powiedzieć? No chciałbym, ale niestety nic więcej się nie działo, naprawdę. Takiego istotnego dla wojaka. I tak. Nadal używamy damy. Czasami przerzucając się na kawałki suchego liścia. Ciekawe, dokąd to w ogóle nas zaprowadzi, bo... Jestem w stanie przysiąc, że tutaj tu mnie jeszcze akurat nie było, gdzie tak... Prawdziwie nie było, że nie było. Nie, że po prostu nie pamiętam, tylko dosłownie, że nie miałem nawet okazji być w tym miejscu z jakiegoś powodu. Zresztą w tamtym lochu, który też chciałem odwiedzić, prawdopodobnie też nie byłem. Ale to prawdopodobnie, bo tam możliwe, że byłem, ale nie pamiętam. Ale to miejsce daje wam jakieś 90% szans, że pierwszy raz odwiedzam.
To jest zaskakujące, bo myślałem, że odkryłem większej rzeczy, które Elden Ring w sobie chowa. Ale najwidoczniej nie tym razem. Dwie drabiny. Kawę. Prowadzą w to samo miejsce, czy w inne? To jest też dobre pytanie. Ale na razie tego nie będę jakby rozwiązywał. Chcę się wspiąć po tej drabinie czym prędzej. I odpowiedź brzmi, prowadzą w inne miejsca. Chociaż z jednego do drugiego chyba da się doskoczyć. Stąd się da tam zeskoczyć, bardziej powinienem powiedzieć. Dobra. Witalność bestii się skończyła, to zarzucimy jeszcze jedną porcję wielkiego leczenia. I jeszcze raz witalność i idziemy. Tak. Widzę tutaj tych takich wrogów. Dosyć wrednych. To tu właśnie lawę będą wyrzucać. Na szczęście po tym, jak już ją wyrzucą, stają się po prostu irytującymi, zwykłymi tymi takimi skrzydlatymi. To chyba, nie pamiętam, czy kukły, czy marynetki, jakoś tak się to nazywało. Nie, istotne w sumie. To, co jest istotne jednak, to to, że... No, po prostu jesteśmy w stanie ich wyeliminować bez większych problemów. Dobra, zarzućmy jeszcze jedno wielkie leczenie, nic nam tam szkodzi. Najdroższe ono i tak nie jest, co? To mana nam się regeneruje. No tak, wiem, że to są punkty skupienia, ale nadal nazywam to maną, bo jest niebieskie jak mana. Zachowuje się jak mana i służy do rzucania czarów jak mana. No i specjalnych umiejętności broni, ale to taki szczególik. Czemu mnie się wydaje, że my idziemy w jakimś dziwnym kierunku? Oj, nie podoba mi się to, że żółty węgielek nigdy nie jest dobrym znakiem. Tak jak mówiłem, to nigdy nie jest dobry znak. Ja. Szaleństwo. Najgorsze jest to, że widzę szaleństwo w oczach każdego tutaj, więc... Prawdopodobnie każdy może nagle zacząć wypluwać z siebie szaleństwo, tak jak mówiłem. Ja jednak się tak łatwo nie poddam. I zginę. Oczywiście, że zginę, bo jakby inaczej. Nie byłoby dobrego odcinka bez lemistej śmierci. Ale spokojnie, że tu wrócimy, dosłownie. Najszybciej jak się da, zemścimy się na tym wszystkim. Co do tego nie ma wątpliwości. Nie byłbym sobą, gdybym tego nie zrobił, więc tak. Jedziemy z struga. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Tutaj to można ominąć, bo tu niczego cennego nie ma. W ogóle... Musi mi jeszcze jedna rzecz do zrobienia. Ja już będę tego szybko żałował, ale... Wiesz co? Raz się umiera. Dlaczego raz się umiera, zaraz zobaczycie, tylko muszę znaleźć spokojne miejsce. Zresztą przypomniałem o jednej bardzo głupiej rzeczy. Tylko gdzie to jest? O, jest. Chcę zobaczyć w sumie, jak będzie Elden Ring wyglądał z maksymalnym ray tracingiem. Wiem, że mi eksploduje komputer, ale ja chcę zobaczyć. Ja po prostu muszę zobaczyć, bo już piękny jest bez tego wszystkiego. A. Nie wiem, czy to tylko ja, czy szczególnej różnicy nie ma. Się, no, co nieco jest. To jest taki efekt wow, ale nie czuję szczególnej różnicy. Pięknie. Ale dobra, jeśli komputer mi nie eksploduje, to możemy grać dzisiaj z nim. W sumie nawet nie wiem, czy on jest sugerowany, zalecany, czy nie, na mojej konfiguracji sprzętowej. Nie, żeby to miało znaczenie. Oj, 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 oj.
Dobra. Dobra, pierwszy wyeliminowany przeciwnik. A drugi wyeliminowany. Jeszcze chyba więcej, więc... dla swojego bezpieczeństwa zrzućmy żywotność bestii. Idźmy po prostu przed siebie, ale nie, ja naprawdę... No, są niewielkie różnice. Ale nawet... powiem, że nawet... bez niego gra była przepiękna. Nie czuję potrzeby z niego korzystać, naprawdę. Ale jak mówię... nie widzę przeciążenia, żadnych złych komunikatów, niczego. Spadek na wydajności... skąd bym powiedział, że nie czuję, bo jest jakiś niewielki. Ale nie na tyle, żeby to było niegrywalne, więc spokojnie mogę to zostawić. W szczególności, że prawdopodobnie... i tak miałem więcej FPS-ów niż mój monitor pozwala, więc... no, jest nadal dobrze. I teraz tak, tu zaraz powinni być kolejni wrogowie. A no są. No oczywiście, że musiałem wpaść w ich pułapkę lawową. Ale spokojnie, poradzimy sobie. A, jeszcze tutaj jesteś ty, no tak. I pięknie pokonany. No, to możemy iść dalej, tylko klasycznie, zanim pójdę tam, to chcę się podleczyć. Wolę mieć po prostu jak najwięcej życia, bo tam zginęłem ostatnio, to wiecie. Lepiej być ostrożnym. I tak. Prawdę powiedziawszy, nie mam pojęcia, dokąd to będzie nas prowadzić. Nawet nie mam teorii, gdzie to by to mogło być. Jedne co wiem, to, że ten lok, do którego idziemy, jest blisko miejsca, w którym... no, jest właśnie mistrz Azury. Co w sumie nie jest w najmniejszym stopniu istotne dla tego tutaj jegomościa. Chociaż tak to zrobimy, bo jak już wiadomo, mówiłem, że są na koniec jakby rzeczy związane z mistrzem Azurem dwie opcje. Chciałbym wam pokazać drugą opcję na wojaku, niż to jest na magu. Z wielu powodów tak naprawdę, jeśli mam być szczery. A główny z nich to jest to, że tam można też dostać coś bardzo fajnego właśnie dla nas. Czy najbardziej potrzebnego? Nie powiedziałbym, ale fajnego? Zdecydowanie. Przydatnego? Zdecydowanie. Czegoś, czego użyję? Prawdopodobnie. Dobra. Kurczę, zapomniałem, jak przyjemnie się walczy tymi sztukami walki suchego liścia. Czy w ogóle damą też, bo... no bądźmy szczerzy, dama też jest świetną bronią. Nie, po tego wyciągnijmy ją w sumie, bo czemu by nie? O, jest tutaj jakaś znajdźka. Myślałem, że coś przydatnego. O! Jest most. Prowadzi... o cholera. Znalazłem jakieś naprawdę niesamowite miejsce, w którym mnie nigdy nie było. Nie wiem, dokąd nas chce prowadzić, ale... zaczynam się bać. Tak czy inaczej, struga. Tam, żebyśmy gdzieś pojechali, no to jedziemy. Niebicki skok. Ty? Ze wszystkich dziadostw, które mogłem spotkać, ty? I mean... powinniśmy dać sobie radę. Oj, FPS-y mocno spadają. Nie wiem, czemu w sumie też tak mocno spadły, jak spadały. Ale dobra. Na spokojnie, może damy radę. Okej. Okay. Co ciekawe, mały i to bije. To co, dama będzie lepszym wyborem? Powiedziałbym, że zdecydowanie tak. Zdecydowanie chyba damą będzie nam tu łatwiej pokonać tą bestię spadającej gwiazdy. Mięso, że i tak pewnie tutaj padnę jeszcze z raz czy dwa razy. Znając moją lamę. A w ogóle co największa moja lama, jaka jest teraz, to w sumie to, że nawet nie trafiam tego dziadostwa. A walczyłem tyle razy z nimi, że już powinienem wiedzieć, jak z tym walczyć.
I definitywnie, jeśli zginę, to będziemy musieli wyłączyć tego ray tracinga. Momentami mam takie spadki FPS-ów, że masakra. Gorzej niż w open worldzie w Skyrimie, podczas moich prawdawnych czasów nagrywania challenge'a, gdzie grałem tylko łabadżakiem. No drogą, polecam trochę sobie spróbować taki challenge. Fajna rzecz. Na pewno dodaje dramatyzmu do wielu wydarzeń. Co prawda, największy problem, czyli powiedzmy kamienie dusz, ja tam niestety trochę zignorowałem i oszukałem, że tak to nazwę. Oj. Ale tak, jeśli chcecie totalnie, 100% legitnie zbywać wszystkie kamienie, wszystko, to jest świetny challenge. Okej, no i nie żyję. Więc spotkam się za chwilę, jak tylko wyłączę ray tracinga, żeby na pewno lagów nie było. No dobra. Ray tracing się wyłącza. Ja naprawdę nie widzę jakiejś wyjątkowo wielkiej różnicy. Co jest przyjemne, ale powiem to wam wszystkim. Nie przejmujcie się tym, jeśli nie możecie ray tracinga czy coś. Bez niego jest prawie tak samo pięknie jak z nim. Na wydajność jest dużo stabilniejsza oczywiście bez niego. No ale tak, na razie nieważne ray tracingi. Ważne jest to, żebyśmy pokonali tą bestię gwiazd, czy co to tutaj jest. Jakkolwiek by się to nie nazywało dziadostwo. Oczywiście, jak mówiłem, będę lamił i pewnie zginę tu kilka razy, ale kurczę, prawie się udało. Dobra, mamy elektryczność. Nie wiem, czy jest to dobry wybór przeciwko temu czemuś, ale innego nie miałem. A na pewno krwawienie nie jest tym optymalniejszym przeciwko temu czemuś. Więc gin, bestia. I znowu. Za szybko robię uniki. To jest często moja zguba, że za szybko unikam. Ale nie ma co się dziwić, ataki w Elden Ringu są dużo bardziej opóźnione niż w Dark Soulsach, przez co moje przestrzeń do uników z Soulsów często jest po prostu za szybkie. Albo z drugiej strony sądząc, ok, będzie dużo, mam dużo czasu na kliknięcie, od kiedy zaczyna animację, powoduje do tego, że potem no nie zdążę. Tak czy inaczej, no pozbądźmy się dziadostwa. Musiał mi starnować, bo jakby inaczej. Ach! Co za badziowski dziadostw. Tak, badziowski dziadostw, tak. Chciałem powiedzieć dziadowski badziew, ale znowu coś dziwnego mi wyszło. Okej. Okay. Nie, coś czuję, że tym razem mamy szansę to ugrać. Tylko muszę być ostrożny co do momentów, w których robię poszczególne rzeczy. I muszę pamiętać o wszystkich wzmocnieniach, buffach, leczeniach i tak dalej. Nie mogę sobie po prostu pozwolić na popełnienie błąda. Dobra. Dobra. Nie. Okej, elektryczka. Jedna butelka. W dwie łapy i walczymy dalej. W ogóle złota przysięga, nie wiem czy ona jeszcze trwa czy nie. Sądząc po tych bonusach chyba jeszcze ją mam na sobie. Ale zdecydowanie pomaga i what happened here? I don't understand. I to szczerze, I don't understand, co tu się dzieje. Nie kojarzę, żeby kiedykolwiek te skorpionobyki robiły takie świecanie. Przed jakiegoś rage'a po prostu, najdelikatniej mówiąc. Nie pozwolił mu rage'ować, ale tak, no, jak już musi, to niech się wyrage'uje. Na mnie, kiedy jeszcze jestem w miarę zrelaksowany. Ja. Słyszycie ten mój relaks pewnie idealnie. Ale tak teraz, będąc 100% poważny, nie żartuję czy coś. Nawet jeśli mogę brzmieć tak czasami, o, właśnie jakbym nagle miał jakieś przypływy
niepokoju czy coś, tak jakby jakiś stres czy coś, to mogę powiedzieć, że dla mnie to jest właśnie takie zaskakujące, bo dla mnie takie gry jak właśnie Elden Ring są bardzo relaksujące. W szczególności po tym, jak gram w inną grę, którą mam w sumie od kilku miesięcy po jej premierze. A przeszedłem w niej tyle, co niewiele po jej samouczku. Proszę mi powiedzieć, że mamy tu leczenie. Nie, nie ma leczenia. Cholera, nie ma leczenia! I dla zainteresowanych, może kiedyś powstaną materiały z tej gry, to przez kiedyś, nie mam myśli, że kiedyś, bo teraz nie, ja bym mógł nawet nagrać i za, powiedzmy, jakieś 20 minut po skończeniu odcinka z Elden Ringa. Kwestia jest taka, że po prostu nie chodzi tu o sam czas i fizyczne chęci, w razie chodzi o moją psychę, która jest sitting, jak tylko mam myśleć o tej grze. Chociaż w teorii tamta gra powinna być o wiele łatwiejsza, jak mogę wam powiedzieć. Tak, ona jest dużo bardziej stresująca dla mnie i trudniejsza niż Elden Ring. Dosłownie potrafię włączyć Elden Ringa, czy nawet... czy cokolwiek tego typu, dla relaksu. Nawet takie Sekiro, które moim zdaniem jest najtrudniejszą grą, najmniej przyjemną dla mnie z tego typu. Przy czym nie to, że chcę obrażać Sekiro, czy umniejszać jego wielkość. No niestety lama. Chodzi tu o sam fakt, że dla mnie Sekiro po prostu jest za szybkie i zbyt dynamiczne momentami. Ale tak, nawet Sekiro jest przyjemniejsze, jeśli miałbym robić jakieś super ultra trudne tryby niż tamto, bo tamto jest czysta frustracja. I chociaż gra jest spokojna, powolna według wielu czy coś, tak? Dla mnie jest to po prostu, mówiąc delikatnie, piekło. Przez to, jak mało mam tam kontrolę nad czymkolwiek, jak bardzo nie umiem i tak dalej. Dobra, łza naśladowcy wypuszczona, może coś jej się uda. W międzyczasie szybko runy. I wskakujemy do boju. Okej. Okay. Nie, nie, nie. Spadaj. Może lepiej sobie to odpuśćmy. Jak to świetny pomysł, odpuśćmy sobie tą walkę, tak? Nawet te 18 tysięcy rund, tam 18 tysięcy na tym etapie. Po prostu pójdźmy do tych lochów. One to nie są takie jedne, o których myślę. Jeśli to były te jedne, o których myślę, to będzie masakra. Ale chyba to nie będą te, chociaż nie, to mogą być te, uff. Ale dobra, jeśli to są te jedne konkretne, to zawsze mogę... bo gdzieś nope, idziemy gdzie indziej. To nie tak, że tam jest coś obowiązkowego, czy koniecznie potrzebnego. Po prostu chcę je zwiedzić, bo... no, bo tak w sumie. Nie ma jakiegoś konkretniejszego powodu. Dobra. I teraz idziemy. A tylko jeszcze pamiętam tą lampkę z zapalem. Idziemy. I uwaga, uwaga, zaraz będzie wielka chwila. Czy to jest to, o czym myślę, czy nie? Proszę, żeby to nie było to, o czym myślę. Jeśli będzie coś, to doznam dosłownie załamania. Okej, na razie wszystko ładnie, fajnie, pięknie. Chyba to jest niestety to, o czym myślę. Ja jestem już prawie pewien, że to jest to, o czym myślę. Ja nie chcę. Dlaczego? Tak, to jest dokładnie to. To jest dokładnie to. Ja nie chcę. To jest istna masakra, to miejsce, gdzie jesteśmy.
A dlaczego tak mówię? Zaraz się przekonacie, tylko najpierw... O. Najpierw muszę tutaj wskoczyć. Ale głównie lawa. Tak, tak dosłownie skracając, dlaczego to odpowiedzią jest lawa. Ona nie bije dużo, jak się przekonaliście, ale nas spowalnia. I żeby nie było, odkryłem metodę, która trochę pomaga sobie radzić ze spowolnieniem od lawy, ale teraz jej nie wykorzystamy, bo nie mam odpowiednich rzeczy. To dosłownie, odpowiednich rzeczy. Jest potrzebna chyba jedna konkretna broń, jeśli się nie mylę. Z tego nie zrobię. Raczej... I jeszcze spadłem na śmierć, no super. A byliśmy blisko. Oj, byliśmy blisko. W sumie... Ha, czy to byłby upadek na śmierć? Gdybym miał tą jedną rzecz ze sobą, czy ją w ogóle mam, może? Może mam ją na magu, ale tutaj... Nie, tutaj nie podnosiłem, okej. Okej, dobra. To będziemy musieli sobie poradzić bez tego. Ja się kogoś zastanawia, co chodzi, to chodzi o talizman kota z bardzo długim ogonem. Pozwoliłoby to nam mieć na niewrażliwość na upadki tak długo, jak te upadki nie są instakillem zawsze. Czyli na czym już na 90% upadków byśmy mieli niewrażliwość. Za wyjątkiem kilku naprawdę specyficznych miejsc. I... drogi do płomienia szaleństwa, czy... jak się nazywa ten płomień? To było coś szaleństwem, bo chaosem. Niestety, jak mówię, nie pamiętam. Wiem, że tam właśnie nie można, bo próbowałem w ten sposób szukać system. Tam to trzeba mi naprawdę wielką dedykację, żeby się dostać. Pomijam już samo to, że to jest ukryte za tym... za ołtarzykiem, o... z którym się walczy z tym, o, jakby... bogiem wersją demo. Co już samo w sobie jest dobrze ukryte i sekretne. To tak. Do tego właśnie jeszcze potem tam jest masakryczna strefa parkurowa. Do precyzji trzeba tak dużo, że ja po prostu wymiękam. Dobra, tak, 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 nie, 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 oh. Było tak blisko. Tak blisko, a tak daleko. Wiecie co, nie, nie. Nie, ja chyba nie będę miał cierpliwości na to wszystko, zajmijmy się czymś przyjemniejszym, ciekawszym. To nie jest miejsce dla mnie, tak, wiem, że Kobes drży. No, z chęcią bym coś zrobił z tym faktem, ale nie. Nie, 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 jeszcze raz nie. Znam lepsze miejsce, do którego możemy się udać, tak, zdecydowanie przyjemniejsze, lepsze i ciekawsze. Pytanie tylko, czy... pamiętam... jak się tam można było dostać? Niestety odpowiedź prawdopodobnie brzmi nie. Chociaż nie, dobra, pamiętam. Zaraz się tam damy, bo czemu by nie? Główna brama? Nie, to nie była główna Nie, brama. Wait. Wait. My tego... my tu w ogóle tej lokacji nie robiliśmy. Wow. Ale mi się nie chce. Kurczę, co, jesteśmy teraz naprawdę w takim trochę impasie. Dosłownie nie wiem, co mam do zrobić. Dostać się tam, gdzie chcę. Trzeba by było iść tu. Dosłownie do tej akademii. Dać się... Dobra, chrzanić, to idziemy tutaj. Chciałem pójść na skrócenie. Będziemy musieli na piechotę to wszystko zrobić. Na to wygląda. Tak czy inaczej, opłaca się to zrobić. Uwierzcie mi, że się opłaca. Zresztą ci, którzy oglądali Maga, to wiedzą. Prawdopodobnie o co mi chodzi. A najprościej chcę się dać tutaj porwać, żeby pójść pokonać jednego bardzo prostego minibossa. Po czym, jak już go pokonam, to potem... tak najprościej mówiąc... mieć dostęp do miejsca, w którym jest marynarz. Chyba odcinek prostej był całkowicie zmarnowany, to wiecie, chcę dosłownie chociaż marynarza znaleźć. Jednego. No i tak, w tym lochu, w którym byliśmy, oko drży, ale nie mam cierpliwości do niego.
Bo dosłownie potrzebujemy jednej broni specyficznej, którą nie pamiętam, gdzie da się znaleźć. Czy może inaczej? Kojarzę, gdzie da się znaleźć. Ale nie wiem, gdzie jest dokładnie to miejsce, w którym ona leży. Albo miejsce, w którym ona wypada, bo nie pamiętam, czy ona wypada z jakiegoś wroga, czy należała sobie do podniesienia, czy jak. Więc... w tym postaci tego nie będę robił. Bo chcę się skupić właśnie na takich osiągalnych celach. Ale w następnym już tak. To prawda, nadal głównym celem powinno być pokonanie ognistego olbrzyma, żebym mógł zdobyć ostatnie... ten... no, ostatnie kamienie do ulepszania broni. W sumie nieskończonej. Dobra, że idzie tą manę i tak mi ona niepotrzebna. Ale prawda jest taka, że nawet... nawet nie potrzebuję tych kamieni tak na ten moment. Oczywiście w Dylicy zawsze mile widziane są wszystkie jakieś wzmocnienia i tym podobne rzeczy. Ale prawdę powiedziawszy... nie możemy się wzmocnić bardzo prosto. Zobaczę po prostu statystyki. 30 zręczności, 24 siły. Czy dla was to wygląda jak dobre statystyki? Czemu masz 30 zręczności? Bo przecież miał w siłę bardziej inwestować. Niż w zręczność. Kurczę, musiał mieć jakiś powód dziwny. Ale tak, widzicie... to nie są dobre statystyki. Z tego co mi wiadomo, jako że używam damy dwuręcznie, to mam 50% siły więcej. Do tego, więc... ilekolwiek bym miał, musi się skalować łącznie do 99. Żeby było maksymalna opłacalna siła. Więc to... mówi, że powinniśmy mieć siły 66, mam 24. Zręczność natomiast maksymalna to 99, nie ma niczego, co boosty zręczność lepiej, więc tam warunków, w tym zręczność jest dodawana więcej niż raz, więc dla maksymalnej maksymalności to trzeba 99, ale tak zdroworozsądek zawsze mówił 40 do 60 w zależności od broni, więc tak. No daleko jeszcze jesteśmy od statystyk, które są optymalne, bądź chociaż częściowo udają optymalne. No. Więc tyle. Powiedzmy, że... nie spadaj! Piękne. Piękne. Powiedzmy, że po prostu tak. Poziom ulepszenia broni to jest... pierdoła z tym, że mamy badziewne statystyki. To jest jedna rzecz, a druga jest taka, że z tego co mi wiadomo, to właśnie jest jedna fajna rzecz, która jeszcze bardziej by nam z tym pomogła. Ale o tym kiedy indziej, jak mówiłem, wiem o niej, nie wiem gdzie jest, wiem, że jest. W sumie trzy rzeczy takie są. Jedna jest specyficznie stworzona z myślą o tym mieczu. Przynajmniej tak osoba, od której się o tym dowiedziałem, mi powiedziała. Dwie pozostałe są po prostu świetne i warto byłoby z nich korzystać. Więc jak będę miał okazję zdobyć, to jest będę. Czym to nie jest jakieś powiedziane, że od razu muszę po niej. Standardowo, musieli mi przeszkodzić. Super. Dlatego też musiałem liczyć, ale spokojnie dam radę. Na czym stanęło? No. To nie jest tak, że konkretnie, specyficznie będę właśnie podniesiony od razu, ale fajnie było, gdybyśmy je znaleźli. Bo wiem, że możemy je znaleźć. Wiem, że żaden boss ich nie blokuje. A nawet jeśli blokuje, to tego bossa, który bym potencjalnie mógł je blokować, już mam pokonanego. Dosłownie dostałem taką informację, że... rzeczy mogę zdobyć, bo nawet jeśli jakiś boss by je blokował, to już tego bossa mam pokonanego. Czyli nie wiem, czy je blokował jakiś boss, czy coś, czy nie, ale nawet jeśli, to wiem, że już miałbym to za sobą. Wiem, że dziwne, ale najczęściej, jeśli nie chcę znać dosłownie, 100% pewnie lokacji jakichś rzeczy, bo przykładowo tego nie odnalazłem, albo z jakiegoś powodu chcę sam sobie tego szukać, to proszę właśnie w takich dziwnych formach zawsze o sugestie. A teraz tak, muszę trochę
się skupić, żeby zrobić full focusa. Oczywiście. Byle ugryzienia psów, byle ataki, wszystko będziemy przewracać, bo jakby inaczej. Ale to jest pewnie kwestia równowagi, którą mam za niską. Nie pamiętam, jaki tam był ten próg, o którym wszyscy mówią, że on jest taki dosyć istotny. Ale na pewno go nie spełniam, mam tylko 34. No niestety. Nie, żeby to było jakoś coś szczególnie, co mnie przejmuje. Oczywiście. Im większa równowaga, tym lepiej. Serio, gościu, wracasz? Myślałem, że jesteś tutaj czymś w rodzaju jednorazowego minibossa. A nie zwyczajnym przeszkodą. Zwyczajnym przeszkodem, tak. Bo coś takiego jak przeszkody na pewno istnieje. Aha! Dobra. Widzę, żeś poirytowany tym, że nazwałem cię przeszkodem. W takim wypadku gin. Czy tak mało tutaj runów leci? A co dziwi, ta lokacja jest zdecydowanie dla dużo niższych poziomów. Co jest? Czemu drugi raz tam nie trafiłem? Nie wierzę, że tak mogę lamić. No dobra. Wróciłem ponownie. Nie chcę mi się z tobą już tym walczyć. I przyznam, że jestem idiotem. A to jak to zrobić? Wow. Ja też na to nie wpadłem wcześniej. Nie, masakra. Masakra, jak czasem potrafię złapić wszystko. Ale dobra, stąd chyba jest niedaleko jakieś kolejne łaski. Co, dosłownie tutaj. O, tylko ja odblokuję, żeby później mieć do niego fajnie właśnie szybki teleport, jak będę chciał dalej potem tu kiedyś eksplorować. A będziemy musieli, oczywiście, dla samego wątku Selen. Jak i też po prostu, żeby mieć jakieś tam pojedyncze rzeczy, które stąd mogłyby nam się przydać. Ale tak. Nawet jeśli to... Raczej za szybko tego tutaj robić nie będę, bo... No najprościej w świecie, no. Mam ważniejsze sprawy do robienia. Ja teraz powinienem robić lepsze, przydatniejsze rzeczy dla tej fabuły. Dlatego... DLC-ka dla rozwoju, ale nie! Stwierdził, że pójdę tutaj, bo... Bo tak mi się zachciało. Jest jedna rzecz, a druga dlatego, że jest tutaj... Nawet nie to. Ale tak, gdzie to jest? O, tutaj zaraz będzie. Dobra. Teraz tylko musimy dać się przeżuwać i ostatecznie jak zginiemy, bo nas już tyle pierdnie, jak to siostra zwykła ostatnio mówić. A potem jak nas tyle pierdnie, to będziemy mogli na zwieńczenie wszystkiego ubić chociaż jednego marynarza. Spokojnie, obiecuję, że w następnym odcinku będzie ciekawie i będzie więcej sensownych rzeczy. A przynajmniej spróbujesz, by tak było. Okej, dobrze. Szybam, że zaraz zrobię jakiś inny atak, żeby mi nie tyle pierdło. Ale na całe szczęście dało się zginąć. Od tego jednego ataku, który gwarantuje teleportację. Tak. Niektórzy mogą pamiętać to miejsce, nie. Nie ma to znaczenia. No, to jeśli go nie pamiętacie, nie kojarzycie, to zobaczycie je teraz. W trochę przyspieszonej wersji, nie będę ukrywał, bo... No, po prostu... Tutaj za dużo ciekawych rzeczy nie ma, więc dobrze mogę się skupić na tym, co tutaj trzeba zrobić. Więc tak, tak... I teraz tak, widzicie? Nie ma. Nic. Nic ciekawego. Zobaczcie, ta lokacja prawie będzie tak wyglądać, z niewielkimi wyjątkami, naprawdę niewielkimi, rzadkimi. Więc po prostu skupmy się na tym, by iść przed siebie, czym prędzej dotrzeć do tego miejsca, o którym mówiłem. W szczególności, że zgromadzenie wszystkich tych
morowych korzeni za marynarza i nie tylko. To jest coś naprawdę istotnego. Nawet nie chodzi o to, że chcę mieć jakieś tam rzeczy stamtąd. Nie, nic z tych rzeczy. Po prostu daję to na koniec. Kamień, ten. Na maksymalne ulepszenie, tylko nie pamiętam, czy na bronię unikaty, czy na broni klasyczną. Ale na które by to nie było, to... No i tak warto to mieć, więc... no. Po prostu idziemy. Teraz pytanie, co dalej? Dalej to, okej. Okay. Tutaj prawidłowo idę, bo już chyba, że gdzieś coś źle skręciłem, ale nie, wszystko się zgadza. Wszystko jest tak, jak powinno być. I teraz tak. Tutaj mamy miejsce łaski. A, i też jeszcze takich tutaj obłąkanych albinauryków. Kurczę, pamiętam, jak pierwsza postać się z nim męczyła. Jak się ich obawiałem, jak tutaj lazłem jako ten czarodziej, tylko po to, żeby okazało się, że to nie jest aż takie groźne. I się życie tracimy i są nadal bezpieczni, ale dużo mniej niż pamiętałem. Tak, miejsce łaski zdobyte. Teraz łyknijmy jeszcze. Jedno łyknięcie butelki by wystarczyło, ale wolałem mieć dwa na pełnię życia. I tak. W sumie co teraz? Jak tak myślę? Chyba tutaj. Bym miał rację, czy może się myliłem? Tak, to tutaj. Jaskinia, która wydaje się pusta i nic nie ma, ale patrz, czy jest takie coś pięknego. Jak tylko to dotkniemy, spadamy. Ładna grota. No i tutaj idziemy po boss fighta. Bardziej mini boss fighta, bo tak naprawdę ciężko to nazwać pełnoprawnym boss fightem. Tak, gdyby to się jakoś wyjątkowo szykowo, tylko po prostu naelektryzujmy sobie już broń, żeby było troszeczkę szybciej. No i oto wielki boss fight. Dziewica porywacz. Koło i dziedźwica porywacz, sierp wahadłowy. Biją. No, nie najgorzej. Jednak jeśli chodzi o kwestie wytrzymałościowe, to za wytrzymałe to nie jest, jak widzicie. Nie wiem, czy jest to kwestia po prostu ulepszenia broni, tego, że używam elektryczności, czy czego. Jak byłem tu magiem, to chyba były trochę delikatnie wytrzymalsze. No się wolniej, chyba mi szło ich ubijanie. Nie, nawet nie. Przypomniałem sobie teraz, jak szybko zaklęcia je eliminowały. No, ale na pewno to był na dystans, więc mniej się męczyłem z tym, że mnie przewracają swoimi atakami. Czy cokolwiek tego typu. No takie są uroki, jak się jest walczącym wręcz, a nie dystansowcem. Nie! Gryź mnie! Bo to pogryzienie akurat może sensownie mnie poranić. To mi nawet nie trafiło, czym dostałem. Okej. Okay. Dostajemy za to widelec. I możemy pójść sobie dalej. A, tylko gdzie było to przejście? O, nie pamiętam. O, tutaj. Okej. Okay. Łatwiej było je znaleźć niż myślałem. Dobra. I teraz... Tak, nie wiem po co piłem tę butelkę. Ale dobra, jesteśmy na górze Gelmirta. Chyba zaraz tu konia możemy zawołać. Mhm, jest to miejsce łaski, o którym mówiłem, do którego chciałem się dostać. Bardzo blisko właśnie marynarza. I oczywiście marynarz, jak to marynarz, będzie masakrycznie szybko unicestwiony, bo prawda jest jaka jest, marynarze nigdy nie stanowią wyzwania. No chyba, że jest się jełopem, nieogarem, lamą, albo jest się mocno poniżej zalecanego poziomu na daną lokację. Chociaż ogólnie jeśli chodzi o to, ja często mówię, że a mam za niski poziom, a mam za wysoki poziom, czy coś, ale... Tak... Szczerze powiedziawszy, to nie wiem, jakie poziomy były przewidywane na jaką lokację, czy w ogóle da się jakoś to wycenić. Elden Ringu, w Dark Soulsach, czy w czymkolwiek, no... Czasami da się, jeśli gra ma sztywny zakres poziomów, czy dajmy na to, da się zaobserwować, nie wiem, poziom przeciwnika swojego, czy coś tego typu. Wiadomo, że przykładowo, no raczej, przynajmniej mówię raczej, bo
są wyjątki. Ale osoba na przykład na pierwszym poziomie nie powinna bić się z czymś, co ma 15. Tak gwoli zasady. Ale jak mówię, raczej, bo znajdą się tacy, którzy powiedzą, że przecież to żaden problem. To wszystko właśnie, jak mówię, zależy od miejsca, od gry, od specyfikacji osoby, która gra w danym momencie i tak dalej. Specyfikacji osoby, raczej preferencji osoby. Jak ja najczęściej mówię, że mam za wysoki poziom, czy jestem overleveled, underleveled, to chodzi o to, jak ja się czuję, że czuję się za mocny względem tego, jak ta lokacja prezentuje swoje rzeczy, jak czuję się za silny, wiecie, słaby, silny i tak dalej, to wszystko są moje rzeczy, no, subiektywne. Tym też obiektywnie powiedzieć, że jestem za mocny, jak na przykład teraz w Akademii, no, raczej nikt by nie stwierdził, że jestem za słaby na Akademię, albo że jestem odpowiednio przygotowany na Akademię. Oczywiście są ludzie, którzy by dopiero na takim etapie tam poszli, bo nie chcą mieć żadnych problemów, żadnych trudności. Ale no. Generalnie na standardy Elden Ringa, czy coś tam, jestem nawet... No. Obiektywnie za mocny. Nie subiektywnie, obiektywnie. Ale to tylko takie moje kilka groszy do dodania. I dobra. Swojego, mamy 13 inteligencji? Bo to mnie tak teraz zaczęło zastanawiać. Nie mamy. Okej, szkoda, bo myślałem o tym, żeby sobie dodać jeszcze tą świętość na broń do moich tutaj rzeczy. Ale okej, pokonaliśmy marynarza, to się liczy. I na tym będziemy kończyć epizoda. I jeśli chodzi natomiast o same morowe korzenie, to zaniósłbym ich więcej po prostu naraz do duchownego. Mówię dlatego, że po prostu nie chcę mi się tak często tam wracać. Pierwsza sprawa, druga, prawdopodobnie niedługo będzie ten moment, w którym on się na nas, uwaga, 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 wielki spoiler, później będzie próbował nas zamordować, więc tak. Na tym kończymy. I jak mówię, w następnym odcinku postaram się robić jakieś pożyteczniejsze rzeczy niż takie błądzenie bez celu. Kto wie, może nawet pójdziemy gdzieś w DLC-ku. Ale dobra, naprawdę starczy tego, więc no, dzięki wam za uwagę, no i trzymajcie się. Hej, hej.